Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izek, a to krótki filmik podsumowujący ostatnie wydarzenie z soboty, czyli o finałach MSI and AMD Red Dragon CSGO League. Słów kilka. Dokładnie, w sobotę wybrałem się do Buddha Play na Białostocku 9, gdzie mogłem oglądać zmagania najlepszych amatorskich i profesjonalnych zespołów w Polsce, właśnie z tej ligi MSI i AMD. Byłem też graczem, słuchajcie, zmierzyłem się w pojedynku youtuberzy kontra drużyna Smoka, a drużyna Smoka składała się z was, czyli z widzów, którzy tam się pojawili i chcieli się zmierzyć z naszą ekipą youtuberów w składzie ja, Gimper i Graba. Poradziliśmy sobie nawet nieźle, wygraliśmy oba mecze, pierwsze 2-1 w mapach, drugie 2-0, ale oba mecze były naprawdę zacięte, oba mecze były bardzo, bardzo close, także emocje były, zresztą mogą to z pewnością potwierdzić ludzie, którzy byli tam na miejscu. Jednocześnie oczywiście trwały zmagania tych najlepszych zespołów, bo my to tak troszeczkę for fun. No a tam na wielkim ekranie można było oglądać zmagania tych najlepszych zespołów. W finale zawodowych drużyn zmierzyło się Inshock z Black Raven i tam Inshock zwyciężyło na obu mapach. Ale spotkanie podobno było bardzo ciekawe. Ja niestety nie mogłem oglądać, bo byłem zajęty strzelaniem headshotów, no i kierowaniem swojej drużyny oczywiście. Zresztą tutaj macie urywki oczywiście za mną na ekranie. Możecie sobie zobaczyć, jak żeśmy sobie przybijali piąteczki z Gimperem i z Grabą po każdej udanej akcji. Całość była naprawdę bardzo fajnie zorganizowana. Tutaj wielką robotę zrobiło MSI i AMD, którzy dostarczyli sprzętu na miejsce. Były procesory od AMD, AMD X8FX, do tego MSI zagwarantowało nam płyty główne MSI 970 Gaming i jeszcze były karty graficzne AMD Radeon R9 270X, tutaj patrząc sobie na ściągawkę, bo to trudna nazwa. Wszystko szło bardzo, bardzo gładko, nie było żadnych spadków FPS-ów, co najważniejsze dla mnie, bo gdyby FPS-y spadały, to na pewno zrobiłyby tam wielką awanturę. Awantur nie było, to znaczy, że byłem w 100% zadowolony z przygotowanych stanowisk, także uważam, że jak najbardziej całe finały na plus. No i mam nadzieję, słuchajcie, że będą kolejne takie turnieje, bo jest to bardzo fajna sprawa. Przeszło was bardzo dużo na to wydarzenie. Cała sala Buddha Play była zapełniona właściwie w 100%. Ciężko było momentami już oddychać, tyle was tam przeszło, ale było mi też miło się z wami wszystkimi zobaczyć, miło było z wami wszystkimi porozmawiać. Na pewno jest to dla mnie też ważne wydarzenie. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym takim evencie. A tymczasem żegnam się, także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Nice try!